Ibrahim Barkinojew po kolejnym zwycięskim pojedynku na gali PL MMA. Dzisiaj przede wszystkim chyba zadecydowała o tym zwycięstwie konsekwencja, znaczy dostosowanie się do tego, co tam gdzieś zostało przed pojedynkiem zaplanowane. Czy nie? Czy raczej jednak tak nie było? Nie, było zaplanowane. Cała walka miała być tak jak plan. No, zgodny z planem poszła walka. No właśnie, szybciutko już w pierwszej rundzie rozbiłeś rywala, tam rozciąłeś go łokciem i to w jakiś sposób chyba zaważyło na dalszych losach tej walki. Tak, dużo pracowaliśmy z trenerem nad tym łokieć i chciałem trafić, tak miało być, było tak. No właśnie, ty głównie to była stójka, uciekałeś z parteru, nie chciałeś parteru w tej walce. Nie chciałem, bo wiedziałem, że jest dużo lepszy ode mnie w parterze. W tej ostatniej rundzie już troszeczkę jednak było widać, że chyba ci brakowało sił już, tak troszkę chyba faktycznie tam starałeś się przetrwać po prostu do końca, bo wygrałeś dwie pierwsze rundy. Tak, bo to moja pierwsza walka na punkty wygrana i było ciężko, ale wiedziałem, że w trzeciej rundzie to nie da, tamten nie da rady mi coś zrobić w parterze, więc poszedłem do parteru. No właśnie, poszedłeś do parteru, nie bałeś się, mówisz tego, że coś się może stać. Nie kontrolowałeś sytuację. Tak. Słuchaj, powiedz, poczułeś taki moment w tym pojedynku, był taki fragment, w którym wydawało ci się, że Anusz już tak jest naruszony przeciwnik, że można go będzie przed czasem skończyć, czy nie było takich chwil? Tak, całe trzy rundy miałem przed czasem, chciałem go skończyć, ale był bardzo dobrze przygotowany. No, drugi raz chyba się skończył przed czasem, zobaczymy. Słuchaj, powiedz, mówi, że przygotowywałeś się z trenerem Oknińskim do tego pojedynku. Nad czym głównie pracowaliście? Mówi, że nad stójką, tak? Tak, nad stójką. I było tam trochę parteru, ale nie robiliśmy parteru, tylko uciekanie od parteru. I żeby bić się w stójce. Trochę dzisiaj kibiców na trybunach, trochę przyjechało dla ciebie tutaj osób wspierających cię. Powiedz, to pomaga, czy to raczej jest stresujące? Tak. Był starszy brat, więc nie mogłem przegrać. Miałem w głowie to zawsze na te trzy rundy, że nie mogę przegrać i bardzo mi siłę dało to. No jak brat oceniał w takim razie ten pojedynek? On powiedział, że może być, ale jeszcze lepiej mogło być jeszcze lepiej i może jeszcze lepiej. Lepiej jeszcze raz jak zobaczymy, to będzie jeszcze lepiej. Jakieś teraz plany najbliższe? Wiadomo coś o następnych twoich ewentualnie walkach? Tak, będzie rewanż jeszcze raz z tym. Bo uzgodniliśmy tak, że będzie OPS walka, no to on nie zbije uwagi i musimy jeszcze raz zobaczyć. Ale z kim będzie rewanż? Z tym samym. Co dzisiaj, tak? Czyli z Adamem Jaranowskim z Arachion Olsztyn. Czyli będzie rewanż z tym zawodnikiem i to będzie walka o pas już, który posiadasz, ty zresztą. Tak. A więc twój pojedynek o mistrzowski pas z Adamem Jaranowskim jeszcze nas czeka w takim razie. A wiadomo już kiedy mniej więcej? Muszę, ze 2-3 tygodnie na pewno odpocząć. Za jakieś 3 miesiące może. No to czekamy w takim razie na tą walkę, bo ta dzisiejsza rzeczywiście była całkiem niezła. Ibrahim Barkinojew, zwycięzca pojedynku na gali PL MMA 34 w głowie. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.